Was w nowej serii na moim kanale. Jak widzicie, jest to seria z The Sims 2 oczywiście. Chyba głównie mam serię z The Sims 2, więc to nie jest żadne zaskoczenie. No i tak, moi drodzy, jak po tytule zauważyliście, jest to seria z niejakim Mirosławem Landgrabem. Aczkolwiek nasz Mirek, jak możecie zobaczyć, prezentuje się nieco inaczej. Nie ma co ukrywać, że prezentuje się po prostu bardzo inaczej niż w pierwotnej wersji tej gry. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego tak się stało, to zapraszam Was na mojego bloga. Tam jest post o tym, jak Mirosław przeszedł swoją wielką, mega metamorfozę i dlaczego to zrobił. Zachęcam serdecznie, bo tam jest kilka fajnych zdjęć i opisana krótka historyjka. Myślę, że może Was to zaciekawić. Aczkolwiek tutaj powiem, że po prostu oczywiście zrobiłam mu operację plastyczną, no bo co tu ukrywać. Jest operacja plastyczna, nie dość, że operacja plastyczna, to nasz Mirosław, kochani, cofnął się w czasie. Tak, cofnął się w czasie, odmłodniał i jest na studiach. Tak jest, chciałam zacząć bardzo rozgrywkę na studiach nim. Trochę, wiecie, trochę nim pożyć. No więc tak, cofnęłam go w czasie, odmłodziłam. Dlatego nasza seria nosi właśnie tytuł Landgrab cofnięty w czasie i jest to sezon pierwszy. Czyli sezon pierwszy będzie się odbywał na studiach, a potem zobaczymy, co mi do głowy przyjdzie. No ale sami przyznacie, że Mirek jest po prostu gorący. W porównaniu do tego, co było, to proszę Was. Naprawdę. Gdzie ty idziesz? Tak, on idzie wygrać. Rozumiem twój ból, ale ja ci proponuję, żebyś przyszedł coś zjeść w ogóle. Kto mi powie, dlaczego tutaj nie przychodzi ten pajac, co mi powinien gotować? Chodź tu posprzątaj. Bo on to ugotował nocami, zapomniałam schować. Ja chciałam zobaczyć. Nie, co ja chciałam zobaczyć? Aha, już wiem, co on ma się nauczyć. Tak, jesteśmy na ekonomii. Tak, akurat sprzątanie musisz robić, więc posprzątaj te miski. Wiem, że ty to wiesz. Nie garniesz się do takich spraw, ale no. No i nie wiem, czemu właśnie nie ma tego gościa, co. No tak, jesteś oburzony, że musisz sprzątać. No straszne. Nie ma tego gościa, co nam gotuje. Nie wiem, co ja zepsułam. Nie wiem, co ja zepsułam. No i tak. Mirosław nasz się już tutaj zdążył zaprzyjaźnić z kilkoma koleżankami ze studiów. Wiecie. Już widzimy, w jaką stronę on się tutaj garnie. No trudno, musisz sobie sam zrobić jedzenie. Sok też wypić tylko? Ty masz na którą? Na 17, no to mógłbyś sobie jednak zjeść coś. Zjedz sobie jakieś płatki na szybko. A ja nie wiem, dlaczego tego gościa nie ma. Co nam gotować powinien. W każdym razie, no. O, tutaj jest nasz pokój tak w ogóle. Tak, Mirosław sobie urządził pokój. One są większe te pokoje, ja je powiększyłam, ale tylko na dole. Bo chciałam mieć większe pole manewru. A na górze są normalnej wielkości. W sumie nic tak bardzo nie zmieniałam. Co ja tutaj zmieniłam? Podłogę może? Tutaj na górze trochę i tutaj podłogę w kuchni, no i zmieniłam stoliki, bo było ich mniej. No i nie wiem, może tutaj w tym akademiku akurat nie było gościa, co gotuje. Nie wiem, jeśli macie pomysł, dlaczego on nie przychodzi, albo jeśli po prostu ma go tu nie być, to dajcie znać. Coś mi tutaj zaczęło szumieć w tle, chyba ktoś coś za oknem hałasuje. Niestety. Coś mi się też gra lekko przycina. No ale to tam pewnie wina modów. Trzeba je ogarnąć w końcu, tak mi się nie chce. No i co, Mirosław? Jesteś jeszcze głodny, to tak patrzysz na mnie. No weź sobie jeszcze szami, może nie przytyjesz za bardzo. Ale gotowanie też musisz sobie pyknąć, żeby coś... No to bądź tak miły i podaj śniadanie swoim koleżankom z akademika. Na pewno zdobędziesz tym ich serce, tylko nie zrób pożaru. Ja cię proszę, Mirosław. Chciałam zobaczyć jego kondycję, tak? Jest spoko. Czekajcie, on się fitnessem interesuje bardzo, więc myślę, że będziemy o tym rozmawiać. Niewyobrażalny nudziarz, aha. To trzeba zmienić, koniecznie. Zaraz się wymienimy. Tak w ogóle to kręcę go stroje wizytowe i bielizna. Nie lubi grubych simów, o, trzeba wiedzieć. Tutaj nic nie ma, no bo nigdy nie wyjeżdżał. O, jest zainteresowany bardzo polityką. Tak w połowie pchnie, trochę
pieniędzmi, przestępczością, kulturą, środowiskiem, o, modą, pracą. O, widzicie, on nie jest taki zły. Gdzie są jego cechy? Tutaj. O, jest bardzo niechlujny, ale jest za to otwarty, aktywny. No, jest trochę poważny i zrzędliwy. No, ale... Ale co, nie chcą oni przyjdzie jeść? Czy wszyscy poszli już na zajęcia? Hubert, chodź. Zrobiłem śniadanie. Ej, no czemu ty nie jesz? Aldona. Zrobiłem śniadanko. Tak, ja im troszkę pozmieniałam twarze i włosy. Tak. Po prostu nasze współlokatorki przeszły tutaj małą rewolucję. Boże, Mirek. Weź mi tu nie rób tła. A tutaj jest nasz samochód, tak. To jest twój samochód. No. Mamy sobie samochód. Czemu? Ale on nie jest dobra. Dobra, nie wiem, może tutaj nie można mieć samochodu. Może ja tutaj zcheatowałam jakoś. Dobra, jemu brakuje zabawy. No, no, no. Chodź weź prysznic szybko. Jeszcze. Co tak tutaj jest cicho i spokojnie? Ja nie wiem, co to za akademik wybrałam. Zawsze się tyle działo, a tutaj teraz, ja nie wiem. Tu też nasza koleżanka, chyba. Dobra, przyspieszmy to, bo się nic nie dzieje. Nikt nie chce zjeść naszych zapiekanek. O, idzie, idzie. Nie. Nikt nie chce jeść naszych zapiekanek. No dobra. Ja chciałabym wiedzieć co, żeby on dołączył do bractwa studenckiego. Jest siedziba bractwa z... Możemy do stowarzyszenia studentek dołączyć? Ej! Ja chcę to zobaczyć. To będzie śmieszne. Zikula kupa onorzy. A zatem się... Przyszedł... A, spoko. Dobra, zobaczymy. Nie wiedziałam, że Sim może przeciwnej płci, wiecie. Weź sobie chwilę poskacz, zanim one przyjdą. Nie wiedziałam, że tak można. Tu idzie na sesję. Czekajcie, musimy się nie zająć odpowiednio. A w ogóle, chciałam jeszcze zobaczyć. Okej. Okay. Ona jest ładna, ej. Czemu nie mogę? Aha. Ja to w ogóle mam pomysły. Poprosić, dobra, czekajcie. Co tutaj trzeba? Muszę ze wszystkimi mieć dobre relacje. Ty się nazywasz jak? Halina. Z Haliną tylko 10 muszę mieć? No dobra. No to spróbujmy gestami. Daję jej piątkę, serdeczny uścisk, podpucha, smok. Mocno uścisku do mnie. Ty jesteś Bożena i ty jesteś Teresa. Z Teresą muszę mieć najwięcej, potem Bożena. Dobra. Co tu się dzieje? U, podoba ci się? Wiedziałam, że ci się spodoba, mi też się spodoba. Ale co one robią? Ja chcę je poznać. No, chodź tu, laska. O co ci chodzi? Daj mi pionę. Bo czas tutaj leci. Nie, nam łatwo pójdzie. A gdzie reszta tych lasek polazła? Jak mi się pochowają w czyich pokojach. Super. Już ich nie ma. No trudno. Idziecie rzucać piłką, dobra. Porzucajcie tą piłką, bo te laski pochowały się, no. A mi 5 minut zostało. Hello. Ale nie, mój piękny pokój zostanie taki. Nie no, ja spróbuję dołączyć do tego stowarzyszenia, ale chyba się nie przeprowadzimy, jak myślicie. Chyba sobie odpuścimy. Bo mi szkoda tego pokoju, poza tym on miałby mieszkać z 3 dziewczynami. To byłoby mu na rękę, ale wiecie. Gdzie są te laski? Prowadziły mi łazić, halo. Ja wiem, że tam jesteście. Patrzcie co, no. Do niego przyszłaś, czy do mnie, ty? Jedna jest tu. Druga tu siedzi, super. Świetnie po prostu. Nie mogę jakoś zapukać?
Nie mogę w ogóle, bez jaj. No nic, one się tam będą bawić. No i... Najlepiej tutaj rowiekiem byłoby, no nie? Dajcie sobie jeszcze kupiące. Nie, bo to za wcześnie. Zróbcie sobie okrzyk studentów. Już mam w ogóle z nim takie dobre relacje, a reszta to co? Wyjdź do mnie, ludzie! Zostały mi 3 minuty. Dajcie mi sekundę. Dobra, jestem. Musiałam jej jakoś wybawić spokojnie. A dawaj jej do piątkę. I jej dawaj piątkę od razu na zmianę, żeby... Nie pouciekały zaraz. Dajesz mi jak nie. Łapiem. Na żogalo. Co się łapie za głowę? Co ty mi każesz robić? Czy co, szalałaś? Ja mam zdołączyć do Stowarzyszenia Studentek. Czy ty się zdołasz na kobietę? Ogarnij się, ogarnij. Przepraszam. Stążysz przed zajęciami? Dajesz mi rozmowę. Już blisko jesteś. Chyba zostaniemy w tym kanamiku. Chociaż tutaj chyba mamy trochę nudno. O jest. No udało się. Czekajcie, sukces! Ten Sim jest teraz pełnoprawnym członkiem tego bractwa studenckiego i może korzystać ze wszystkich przywilejów, jakie to oznacza. Gertruda Kieszonek nie jest już przyjacielem. Ronald Wielki nie jest już przyjacielem. Mirosław ma wykłady za godzinę. Okej, on już idzie. Ale on idzie na nogach, nie? Co z tego, po co mu ten samochód kupowałam, to nie wiem. Ale zdążyliśmy w samą porę. To niech on sobie idzie na te wykłady. W ogóle tak, tutaj to było, tak? Jak patrzyłam na jego drzewo genealogiczne, to jego cała rodzina niestety nie żyje. Już więc tak. No. Przykra sprawa. Dobra, ja nie będę... W takim razie schowam ten samochód. Po co ma tu stać? Ale co on tu ma za rzeczy? Jeszcze ma kwiaty od Balbiny, wiecie, z kwiaciarni. Tutaj jest ten aparat chirurgiczny, tym mu robiłam operację. Możecie zobaczyć właśnie go na zdjęciach. I tutaj, tak, bo on ma jakieś dwa biznesy. Oj. Tylko nie jestem pewna teraz, czy... nie jestem pewna, czy te biznesy będą aktualne. Jak przyjdziemy, bo wiecie, ja go odmłodziłam. Przyszłam na studia i mam nadzieję, że mu się to nie skasowało. Bo w sumie fajnie byłoby mieć takie biznesy. Czy to nie powinno się już wracać? A nie, bo to na 17 dopiero poszedłeś. Boże, dobra, przyspieszmy to. No i dobra, jesteśmy w tym bractwie, a właściwie Stowarzyszeniu Studentek. I co my możemy z tym zrobić? Powitaj, Aniu. Poznaliśmy dwóch profesorów, dobra. Dzień dobry. Ojej. A czemu ty taka jesteś bardzo negatywnie nastawiona do życia? Pogawędka? Ale konami? Dobra, to słuchajcie, ona się nie lubi. Daj jej spokój. Wiesz co, chodź tutaj. Masz tu już jogging? Przenieś się do siedziby bractwa? To nie wiem. Możecie mi napisać, czy chcecie, żeby Mirek przeniósł się do siedziby bractwa. Dajcie znać, co o tym myślicie. Nie mamy jeszcze joggingu, musimy chyba troszkę sobie poćwiczyć, ale my nie mamy żadnego sprzętu raczej. Chyba, że na górze coś jest. Ona... Boże, oni się tam biją, dobra no.
Nie ma tu żadnego sprzętu. Jest teleskop. Ania! Ty powinnaś mnie kochać. Weź się chwilę podstać, może ci właśnie wbiją się punkty kondycji i będziesz przynajmniej mógł potem biegać, bo a jesienią rosną nam te potrzeby. Ale chyba zmienię porę roku na jesień, taką stałą, żeby nam się za szybko nie zmieniały. Chodźcie, co szybciej. No dobra. On tutaj sobie poskacze. Troszkę mu zbije kondycji, żeby te zainteresowania mu, co jest, żeby te zainteresowania mu też wskoczyły. On już może spać, no. Sam sobie zadecydował, co i jak. Ale już ma 2 punkty kondycji, więc jest nieźle. No dobrze, na dzisiaj się będę z wami żegnała. Taki dosyć spokojny ten odcinek, jakoś... Ten akademik jest jakiś dziwny, nie wiem. Zawsze miałam taki chaos i w ogóle wszystko się działo, a tutaj w ogóle jacyś ci Simowie tacy zamknięci w sobie, wycofani. Nic się nie dzieje. Także nie wiem. To dajcie znać, co mam robić z tymi, z tym stowarzyszeniem studentek, czy mamy tam się przenieść. No, i w ogóle możecie dać znać, jak wam się podoba ta nowa seria. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Ja potrzebowałam takiej świeżości, odmiany, bo ciągle tych biedaków albo prawnika to już mi wychodzi to uszami i nosem. Także tak. No i cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!